23 sierpnia 1939 roku datę zawarcia pomiędzy Niemcami i Związkiem Radzieckim haniebnego paktu, na podstawie którego agresją na Polskę rozpętano piekło II wojny światowej, pamiętają szczególnie narody dotknięte totalitaryzmem obu mocarstw. W wieloetnicznej Kanadzie, zgodnie z uchwałą podjętą przez parlament, już od 30 lat właśnie w tym dniu obchodzony jest Black Ribbon Day, Dzień Czarnej Wstążki. Przedstawimy Państwu sprawozdanie z uroczystości, jaka 23 sierpnia odbyła się w Ratuszu Torontońskim. Przybywający na spotkanie do rotundy ratusza z zainteresowaniem oglądali po raz pierwszy prezentowaną w Kanadzie wystawę pod tytułem Totalitaryzm w Europie, przygotowaną przez organizację o nazwie Platforma Europejskiej Pamięci i Sumienia, działającej na rzecz utrzymywania pamięci o tragicznych wydarzeniach, jakie miały miejsce w Europie w XX wieku. Na kilkunastu planszach odnotowane były okresy i szczegóły dotyczące reżimów totalitarnych, nazizmu i komunizmu, jakie panowały wówczas w Niemczech, Związku Radzieckim oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Obejrzeć można było także fotografie gorliwych realizatorów tych idei, którzy zajmowali najważniejsze funkcje polityczne w państwach. Niezwykle wartościową ekspozycję prezentowano już w 7 krajach europejskich, a w ubiegłym roku również w Stanach Zjednoczonych. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz działających w Kanadzie, kongresów zrzeszających organizacje różnych grup etnicznych, m.in. Litwinów, Łotyszy, Estończyków, Czechów, Słowaków i Polaków, należących do Central and East European Countries Council in Canada. Społeczność polonijną reprezentowali członkowie Zarządu Głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej, prezes Teresa Berezowska i wiceprezes do spraw kanadyjskich Ludwik Klimkowski, były przewodniczące Zarządu Głównego Federacji Polek w Kanadzie Irena Kremblewska i Iwona Bogoria-Buczkowski oraz prezes Związku Ziem Wschodnich Władysław Dziemiańczuk. Obecni na tak doniosłym spotkaniu byli również poseł Parlamentu Federalnego James Maloney oraz posłowie Parlamentu Ontaryjskiego Ivan Baker i Peter Kent. Witając zebranych, prowadząca uroczystość prezes Kongresu Litwinów w Kanadzie Joanna Kuras podkreśliła znaczenie dorocznych obchodów Black Ribbon Day, których inauguracja miała miejsce 30 lat temu właśnie w Toronto. Oceniając zagrożenia, jakie totalitaryzm stanowi dziś, stwierdziła, że w zasadzie groźba ta istnieje nadal i że stale należy przypominać rządom o niebezpieczeństwie, jakie niesie z sobą komunizm. Następnie głos zabrał gość honorowy spotkania, szwedzki poseł Parlamentu Europejskiego, jego były wiceprzewodniczący Göran Lindblad, przewodniczący Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia. W swoim wystąpieniu podkreślił on konieczność powstania ważnej dla wszystkich pokoleń wystawy, przypominającej rządy reżimów totalitarnych oraz ich najbardziej oddanych, bezwzględnych przedstawicieli. Polecił też zebranym przywiezioną z Europy książkę, opisującą również historię rodzin ofiar komunizmu, prosząc, by po zapoznaniu się z publikacją jak najszerzej rozpowszechniali zawarte w niej informacje, szczególnie wśród młodzieży. Reprezentujący na uroczystości premiera Justina Trudeau poseł James Maloney podkreślił, że obchody Black Ribbon Day mają na celu upamiętnienie cierpień i śmierci milionów ludzi w następstwie układu zawartego przez największe reżimy totalitarne XX wieku. Poseł Maloney odczytał też skierowany do uczestników uroczystości list od premiera Trudeau, w którym pisze on m.in. As we reflect on the painful lessons of World War II, we recognize that our deeper knowledge of the event strengthens our commitment to never stand silently in the face of hatred or terror. It is important that we honor the memory of victims by educating successive generations and ensuring that we continue to defend the rights of our fellow humans. Thank you to the organizers of this event and to all of you here today in solemn remembrance of the victims of totalitarianism. Please accept my sincere welcome to Black Ribbon Day 2016, Prime Minister Justin Trudeau. Wśród licznych przemówień wygłoszonych w czasie spotkania chcielibyśmy odnotować kilka wystąpień. Poseł ontaryjski Peter Kent, były dziennikarz, który pod koniec lat 80. relacjonował wydarzenia doprowadzające do demontażu komunizmu w Europie i rozpadu Związku Radzieckiego, zwrócił uwagę na sytuację polityczną w kilku krajach takich jak Iran, Chiny czy Syria, gdzie inny rodzaj totalitaryzmu pozbawia ich obywateli prawa do wolności. Poseł odczytał list od lidera oficjalnej opozycji w Parlamencie Federalnym Ronnie Ambrose, w którym przypomniała ona podjętą przez rząd Stephena Harpera decyzję budowy w Ottawie memoriału ofiar komunizmu.
Peter Kent przekazał zebranym również pozdrowienia od Patricka Browna, lidera partii konserwatywnej w prowincji Ontario. Szczegóły na temat zagrożeń, jakie wciąż istnieją na wschodzie Ukrainy po zajęciu przez Rosję Krymu, omówił poseł ontaryjski Ivan Baker, przekazując także pozdrowienia od premier Kathleen Wynne. Z dużym zainteresowaniem słuchano wypowiedzi wiceprezesa zarządu głównego KPK Ludwika Klimkowskiego, przewodniczącego Komitetu Budowy wspomnianego Memoriału Ofiar Komunizmu Tribute to Liberty. W swoim wystąpieniu pan Klimkowski przedstawił ideę przyświecającą powstaniu pomnika oraz poruszył bolesną sprawę zbrodni katyńskiej. Przypominając te tragiczne wydarzenia, które nie dla wszystkich zgromadzonych były dogłębnie znane, pan Klimkowski opisał okrucieństwo jednego z zaślepionych, posłusznych wykonawców rozkazów oficera dokonującego egzekucji polskich jeńców. Wasyli Michałowicz Błochin successfully killed 7,000 Polish officers himself. 300 every night. He was killing them for 10 hours every night, killing each and every one of them in a space of about 3 minutes. His Russian gun, TT-20, would overheat so quickly that he chose to switch to the German Nazi commissioned Walter pistol, which was a super engineering marvel of the Nazi regime. He continued killing those individuals until, as I said, 7,000 of them were dead. The whole Katyn massacre took lives of 22,000 Polish officers. Ludwik Klimkowski przedstawił tę dramatyczną historię, aby podkreślić znaczenie jednego z podstawowych elementów Memoriału Ofiar Komunizmu, jakim jest Ściana Pamięci. Będzie ona zawierała 1000 różnych historii ofiar komunizmu, a w szczególności tych, którzy znaleźli schronienie i dom w Kanadzie. Dalekie od doskonałości przemiany, jakie nastąpiły w Rosji, były tematem wystąpień dwojga przedstawicieli zarządu organizacji o nazwie Kanadyjczycy na rzecz demokratyzacji Rosji, Denisa Czerenia i Stacey Kordzianowicz, a podziękowania obecnym za udział w tej ważnej uroczystości w imieniu organizatorów złożył Markus Kolga, prezes Estońskiej Rady Centralnej w Kanadzie. Na zakończenie spotkania zebrani chwilą ciszy oddali hołd pamięci ofiar obu totalitaryzmów.